Pani Marszałek, Wysoka Izbo, przede wszystkim pragnę bardzo serdecznie podziękować Komisji Rolnictwa za takie szybkie i sprawne procedowanie przedłożonego projektu zmiany ustawy o systemie wsparcia bezpośredniego. Ta zmiana jest bardzo ważna dla polskiego rolnictwa, dotyczy 3 354 000 beneficjentów, więc ma oddziaływanie w skali masowej i za to szybkie procedowanie bardzo serdecznie dziękuję. Przejdę od razu do poprawek i do zadawanych pytań. Otóż w imieniu rządu stwierdzę, że nie popieramy proponowanej poprawki, aby do tekstu ustawy wpisać maksymalną kwotę wsparcia krajowego, albowiem ta kwestia jest regulowana w ustawie budżetowej, a ponadto ostateczna kwota, jaka będzie ustalana dla tego wsparcia przejściowego, wymaga ta sprawa notyfikacji w Komisji Europejskiej i do tej pory w żadnym roku, w żadnej ani pierwotnej ustawie, ani w żadnej nowelizacji ustawy kwestie wysokości wsparcia nie były regulowane. Ale też chcę podkreślić, że nie zdarzyło się do tej pory przez 9 kampanii, jakie mieliśmy, aby rząd polski nie skorzystał z maksymalnego wsparcia krajowego, więc bądźmy optymistami w tym zakresie, a kwestia uregulowania prawnego jest sprawą tutaj, sprawą odrębną i oczywiście resort będzie lobbował w miarę możliwości finansowych budżetu, aby to maksymalne wsparcie krajowe miało miejsce. Popieramy bardzo taką praktyczną poprawkę, aby zapisać, że ustawa wchodzi w życie w dniu 15 marca. Pan poseł Jurgiel, pan przewodniczący komisji, pyta, ile wydano na rok 2012 decyzji w zakresie płatności bezpośrednich i jakie są powody opóźnień. Więc opóźnień nie ma, bowiem prawo tu jest wyraźne. Wypłaty są od 1 grudnia do 30 czerwca roku następnego. Była wypłacona natomiast niższa w grudniu stawka płatności, kwota płatności bezpośrednich niż w roku ubiegłym, o kwotę porównywalnie około 1,5 miliarda złotych mniej, ale w grudniu wypłaciliśmy 1,5 miliarda więcej z PROW-u. I to, że mogliśmy w poprzednich latach przesuwać środki finansowe na płatności bezpośrednie, to wynikało głównie z tego, że były pewne rezerwy na działaniach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. A jak Państwo wiecie, na przykład wnioski inwestycyjne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wymagają odwrotnego realizowania, więc one są, jeśli jest wniosek złożony o płatność, należy beneficjentowi tą płatność zrealizować. I reasumując, w roku 2012 w ramach wsparcia unijnego beneficjenci otrzymali za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji 24,5 miliarda złotych i taką samą kwotę otrzymali rok wcześniej, więc to sytuacja jest, bym powiedziała, analogiczna. A ile wypłacono do 24 stycznia tego roku w ramach płatności bezpośrednich? Otóż wypłaciliśmy kwotę blisko 5 miliardów złotych dla 48% rolników i ponadto w ramach tej samej kampanii płacimy ONW i programy rolno-środowiskowe. ONW zostało zrealizowane w ponad prawie 80% należności na kwotę 1,060 mln złotych
I również realizujemy bardzo sprawnie płatności w zakresie programu rolno-środowiskowego, gdzie te płatności otrzymało też ponad 30% rolników, a w porównaniu do roku ubiegłego jest to wynik lepszy. Czy pan poseł Eichler, czy w starych państwach Unii Europejskiej jest wsparcie krajowe? Nie mam szczegółowej wiedzy na ten temat, to jest oczywistym, ale mam tą wiedzę, że w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, płatności bezpośrednich, nie ma dofinansowania z budżetu krajowego. To tylko nowe... Proszę? No bo, ale odpowiadam na pytanie, no nie ma takiego systemu i nie ma wsparcia, krajowego. I jeszcze były pytania były o kwoty, to pozwolę sobie tutaj też te kwoty państwu przytoczyć. Mianowicie należy powiedzieć tak, że na rok 2012 przyznana kwota wsparcia bezpośredniego wynosiła 3 miliardy 524 miliony złotych. I na rok 2013 kwota jest dość podobna, więc tutaj nie ma jakiegoś... Zresztą państwo wszyscy, którzy tutaj referowali uzasadnienie do zmiany ustawy, o tym właśnie mówili, że przez wdrożenie tej ustawy nie nastąpi zmniejszenie wsparcia krajowego. Była też taka uwaga, że jeden ze związków zawodowych wnosił uwagi co do płatności skrobiowych i ona nie została uwzględniona. Ona nie mogła zostać uwzględniona, bo ta uwaga nie dotyczyła tej zmiany ustawy. Dotyczyła zupełnie innej materii, tylko z tego powodu nie mogła być tutaj rozpatrywana. Reasumując, bardzo serdecznie Wysokiej Izbie dziękuję za pozytywne tutaj ustosunkowanie się do projektu ustawy i wdrożenie tej ustawy przyczyni się do wysokiego poziomu wsparcia, dla rolnictwa w roku 2013, więc na pewno będzie pozytywnie odebrane przez środowisko rolnicze. Dziękuję pani marszałek, Wysoka Izba. Dziękuję.